Dlatego 7 stycznia imieniny obchodzą Jerzy i Witalian. Przysłowie na ten dzień: kiedy styczeń najostrzejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. A ważne wydarzenia w tym dniu to: w 1419 roku Pakosz Proszkowski z Proszkowa, dzisiejszego Pruszkowa, wraz ze Szczepanem Proskim poręczają solidarnie uczciwemu Hamplowi, mieszczaninowi kościańskiemu, że oddadzą 9 grzywien i 8 grzywien do świętego Marcina, czyli do 11 listopada. W 1548 roku występuje Anna, żona Wawrzyńca, wójta w Wielichowie. W 1746 roku z inicjatywy księdza Józefa Perkowskiego zakończyła się budowa lub naprawa, bo różnie kroniki podają, drewnianego kościółka pod wezwaniem świętego Walentego w Wielichowie. Inwestycje wykonano z funduszy kościelnych i składek parafialnych. Ksiądz Józef Perkowski święcenia kapłańskie przyjął 27 lipca 1738 roku, a zmarł 9 marca 1766 roku. Pochowany został 13 marca 1766 roku w kościele pod wezwaniem świętego Walentego w Wielichowie. W parafii wielichowskiej przebywał od 9 lipca 1739 roku do chwili śmierci, czyli do 9 marca 1766 roku. W 1798 roku pisarzem cechu krawieckiego był Michał Krajewski. W styczniu, w grudniu 1931 roku głośna była sprawa protestów w sprawie Brześcia. Listy protestacyjne podpisywane były w całej Polsce, między innymi w Wielichowie. Jak informowała ówczesna prasa, sprawa Brzeska okryła hańbą imię Polski i otworzyła chyba wszystkim oczy na to, jaką drogą kroczy się u nas. Na to, że zanika u nas coraz więcej poczucie uczciwości i sprawiedliwości. Na to, że bezprawie coraz szersze zatacza u nas koła. Oraz na to, że stoczymy się w przepaść, jeśli nie nastąpi wkrótce poprawa. Dlatego występujemy wszędzie i zawsze przeciw każdemu bezprawiu. I pod tym listem podpisało się bardzo wielu mieszkańców Wielkopolski. Między innymi z Wielichowa byli to Franciszek Bzyl, Antoni Czerwiński, Alojzy Domagała, Antonina Drożdżyńska, ksiądz proboszcz Ludwik Górski, Jan Jastrząb, Jan Kasperek, Franciszek Kocur, Magdalena Kurkiewicz, Tomasz Nadolski, Józef Nowak, Paweł Rozynek, Michał Siuda, Maria Świetlińska i Antoni Wawrzyniak. Z tej notatki zamieszczonej w prasie poznajemy między innymi nazwiska osób, mieszkańców Wielichowa. W 1945 roku na teren gminy Wielichowo wkroczyła Armia Czerwona. Około godziny 7 rano do Wielichowa wkroczyły wojska radzieckie. Komendantem miasta został Iwan Amelin. Kościół Farny został nieznacznie uszkodzony od kul karabinowych i odłamków granatów. W kościele pod wezwaniem świętego Walentego został częściowo uszkodzony dach. Od wybuchów pocisków wyleciały prawie wszystkie szyby. Witraże w kościele świętego Walentego szczęśliwie ocalały. Pocisk artyleryjski dość znacznie uszkodził szczyt na budynku wikariatu w Wielichowie.